cóż, oj, więc panie doktor, wyjaśnić doksen, nors jest sama nie ma na myśl. Siemano, witam was z tej strony Nesko. Dzisiaj to jest kolejny odcinek Pio, już szósty. I tym w sumie szóstym odcinkiem zakończymy sobie ten sezon, wiecie. Widzę, że pytania już się powoli wyczerpują, nie ma pytań, nie mam na co odpowiadać, więc poczekamy sobie tak z miesiąc, powiedzmy, miesiąc, półtora. I wtedy pojawi się kolejny sezon Pio. Myślę, że to będzie najlepszy sposób, żeby teraz to zakończyć, żeby was o tym powiadomić. Pytania oczywiście możecie zadawać już teraz po tym odcinkiem, które ja wykorzystam. Te pytania wykorzystam w następnym odcinku Pio, który pojawił się tam, no mówię, za miesiąc coś około. Więc co? W tym odcinku pytania będzie czytać ktoś, kto będzie czytać pytania. Jeszcze nie wiem, kto będzie czytać pytania. Na pewno się pojawi gdzieś tutaj, albo tam, albo tu i tam. I tam też może się pojawić. To raz się tak teraz na mnie głupio patrzy, raz to mój kot siedzi taki: co robi? Pamiętajcie, jak zadajecie pytania, pamiętajcie o tym kwadratowym nawiasie, bo to jest według mnie to jest łatwiejsze do wyszukania przeze mnie. No i raz trzęsie kamerą. Weź, proszę cię, raz, no połóż się po prostu, no. Dzięki. To jest dla mnie łatwiejsze do wyszukania. Nie muszę wtedy czytać wszystkich komentarzy, chociaż ja lubię czytać komentarze, ale no. Według mnie jest troszeczkę łatwiejsze wyszukanie, jak jestem za strony kwadratowej nawias. No nie ruszaj się, kurde! No nawet nie są żarty, no i teraz zaczął się bawić moimi spodniami, no. Więc tak, jedyne co mogę teraz powiedzieć, to zapraszam was do obejrzenia. Odcinek będzie krótki, jak już widzicie zresztą tutaj gdzieś tam chyba to jest. Pamiętajcie też o łapce w górę i o komentarzu. Pytania na końcu nie będzie. Zaczynamy. Talia Homek zadała pytanie: koszykówka czy siatkówka? Koszykówka czy siatkówka? No i to jest dosyć dobre pytanie. Ja, szczerze mówiąc, jak byłem w Polsce, to naprawdę uwielbiałem siatkówkę. Za koszykówką jakoś tak nie przypadałem, byłem dosyć mały, byłem niski, nie umiałem rzucać. A jako siatkówka zawsze mi wychodziła, tylko że tutaj w Danii niestety, no, oni są tak do dupy w siatkówkę, że żal po prostu patrzeć. Ostatnio na tym byłem chyba ze dwa razy na jak to się nazywa, na WF-ie. I dwa razy akurat trafiło mi się, że grali w siatkówkę. No to ja siedziałem i się po prostu z nich śmiałem, bo jeden odbijał, nie wiem w sumie jak, ciągle się wywracali, jakoś coś tam, fikołki, kurde. I ani razu punktu żaden Duńczyk nie zdobył, tylko i wyłącznie jakaś tam, był tam jeszcze jeden z Afganistanu, który grał dosyć dobrze, to mój kolega był, i koleżanka, ale ona tam nie ogarniała zbytnio. Ale Duńczycy to kompletnie, no, żal za dupę ściska, po prostu jedno słowo, cztery słowa, i żal za dupę ściska, no, cztery słowa. Ja wybieram siatkówkę, siatkówka na 100% jest według mnie najlepsza. Pytanie od Demiki666. Jak według ciebie zapowiada się rok 2013, a właściwie gry, które mają się w nim pojawić, takie jak GTA 5, Assassin's Creed Black Flag czy Battlefield 4? Jak według mnie zapowiada się rok 2013? Według mnie bardzo dobrze, bo wiemy jak w większości, jakie gry wyjdą, jakie gry się pojawią. Ty już tutaj wymieniłeś GTA 5, Assassin's Black Flag, czy jakkolwiek tam się nazywa. I to myślę, że to będą dwie z lepszych gier, ale jednak nie z najlepszych, bo ja osobiście czekam na gry takie jak Watch Dogs, na Beyond, które za niedługo wyjdzie, za niedługo będzie miało premierę, tak przynajmniej, o ile się nie mylę, tak przynajmniej myślę. Czekam też na The Last of Us, na to też czekam, też ma się chyba niedługo pojawić, tak myślę. I to są te gry, na które ja czekam w tym roku, a te, które już wyszły, takie SimCity, czy StarCraft, czy jakieś, nie wiem, Bioshock, który ma premierę aktualnie dzisiaj, we wtorek, którego ja kupować nie będę, bo jakoś za tą serią nie przepadam. Chociaż ten Bioshock dostał strasznie dobre oceny, ale jakoś to do mnie przemawia, bo jedynka była w sumie fajna, ale dwójkę tak mi się jakoś nie podobała. A trójka jakoś do mnie przemawia, bo to już nie będzie taki jakby styl horrorów, czy czego tam, bo miasto, w którym znajdujemy się, praktycznie ciągle chyba. Wygląda tak to dla mnie trochę cukierkowo, ale dobra, mniejsza, jest za dużo kolorów, po prostu za dużo kolorów, bo wiem, że poprzednie dwie części miały taki mroczny klimat, a ta część ma taki niemroczny, po prostu.
ale tak ogólnie, no jak zapowiada się, według mnie Windows 9 ma się podobno pojawić, bo 8 jest do dupy, nikt go nie chce, już wycofują z komputerów. Co mnie w sumie ani trochę nie dziwi, bo 8 to jest po prostu żenada na maksa, bo tak zwalony Windows, że po prostu, no nie da się tego opisać, tak, no, nie da się po prostu tego opisać. Więc Microsoft już zaczął pracować chyba nad 9 i niedługo ma się podobno pojawić, ale dobra, nie będę tego komentował. Czy coś jeszcze masz jakiegoś takiego naprawdę dobrego, nowego pojawić? Nie wiem, ale dobra, powiedzmy, że rok 2013 zapowiada się naprawdę ciekawie. Jedyne co, to teraz czekasz na te wszystkie gry, które wymieniłem, które ty wymieniłeś. I tyle. Lecimy z następnym pytaniem. Adam z cyferkami zadał pytanie. Ile miesięcy chodzi się do jednej klasy i ile jest klas podstawowych? Do szkoły chodzi tak samo. Jest tylko... Dobra, są dwie różnice, nawet trzy różnice, jakby nie patrzeć, bo jeszcze oceny, ale to zaraz powiem o tym. No więc tak, jest 11 klas, można by to tak powiedzieć, bo klasy zaczynają się od 0 do 9, to jest pierwsza, czyli nam jest w sumie 10 klas, bo jest od 0, plus 10 klasa, czyli ta w sumie 11, można by to nazwać, gdzie chodzi się, no można tam iść, ale nie trzeba, można zamiast tego iść do jakiejś innej szkoły, która jest podobna do tej 10 klasy i uczy się tam, no nie wiem, no takie coś w takim stylu, no uczy się tam tak ogólnie wszystkiego, no coś w stylu, nie wiem, gimnazjum w Polsce, no to tutaj gimnazjum jest akurat po 10 klasie albo, nie, po skończeniu takiej jednej innej szkoły. Ja tego kompletnie nie ogarniam, wiecie, więc tak, po 9 klasie, czyli w tej, której ja teraz jestem, pójdę sobie do 10 klasy, będzie to dokładnie to samo, co na przykład trzecia liceum, druga liceum, nie wiem, coś w takim stylu, więc to w sumie można powiedzieć, jakby kiedyś przecież w Polsce też był system 9-klasowy chyba, albo 8, czy jakoś tak, więc to jest coś podobnego. A co do ile się chodzi do tej szkoły, no to jest tak trochę dziwnie, bo my ferie mamy, tutaj mamy ferie skrócone o 2 tygodnie, jeżeli się nie mylę, albo trochę więcej, ale za to przychodzą nam inne ferie, które są, znaczy wiecie, te ferie, najdłuższe ferie, wakacje. A ferie takie jak wielkanocne, jak świąteczne, mamy trochę przedłużone, mamy trochę dłuższe od tych polskich, na przykład teraz Wielkanoc, ferie wielkanocne zaczęły nam się w poniedziałek, już w ten poniedziałek nie byliśmy w szkole, mieliśmy wolne, a w środę dopiero zaczynają się w Polsce. Więc wy w sumie macie 2 dni wolnego, my mamy tutaj 5 dni wolnego, cały tydzień. To jest ten taki trochę inny z tych rzeczy. Mamy też inne ferie, których wy nie macie w ogóle w Polsce. Przykłady mogą być ferie, jak one się nazywały, coś z kartoflem. Serio, co jest kartoflem? Kartoflany, czy jakoś tak to się nazywało? Cholera, nie pamiętam, naprawdę. Ale coś w takim stylu. I takich mamy, tak, po parę mam takich okresów ferii, gdzie których wy nie macie po prostu. I jeszcze jest jedna sprawa, to oceny, o których już mówiłem kiedyś, chyba w pierwszym vlogu, można by to tak nazwać. Znaczy, to jest w sumie pierwszy vlog. Oceny są tutaj trochę dziwne, bo nie ma tak jak w Polsce jest. W Polsce jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tutaj jest strasznie inaczej, bo to jest w sumie 7 ocen, ale nie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tylko lecą od. Dobra, powiem całość. To już. No ja już to mówiłem, cholera, ale dobra, powtórzę się. Minus 0, 3, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 10 i 12. Takie są w sumie oceny. To jest dziwne, nauczyciele nie wiedzą dlaczego tak jest, ja już się powtarzam, cholera, dobra, nie będę się powtarzał. Odpowiedziałem w sumie na twoje pytanie. Paulina Szy, kropka. Którą część Assassin's Creed polecasz? Którą część Assassina polecam? Ja osobiście polecam Brotherhooda i Revelation, to są według mnie dwie najlepsze części. Jeżeli się nie mylę, to w Brotherhoodzie, ja wiem o tym, że w Brotherhoodzie były takie zagadki, które ja naprawdę lubiłem, gdzie trzeba było ustawić jakiś obrazek, gdzie trzeba było ustawić jakieś cyferki, odgadnąć coś, to mi się bardzo podobało i za to odgadnięcie dostawało się jakąś nagrodę typu filmik, który potem, jak się znajdzie te wszystkie zagadki, te wszystkie figurki, te wszystkie, nie wiem co to tam było, znaki, o takie oto są znaki, to taki filmik się składa, który już teraz, znaczy już dawno można obejrzeć na YouTubie, gdzieś tam o jakimś tym jabłku tego Edena, czy kogo tam.
I to jest według mnie jedna z lepszych części. Tam ubawiłem się chyba najbardziej. Revelation też mi się podobało, ale tam jednak nie. Nie, tam były też takie zagadki, ale już nie takie ciekawe jak w poprzedniej części, bo tam się biegało jeszcze po jakichś korytarzach. Nie, to już było za dużo. Brotherhood według mnie jest najlepszą częścią. A te nowe, trójka do dupy, Black Flag, też, no, pewnie to będzie dosyć fajne, bo fajnie się przynajmniej zapowiada. W sumie trójka też się fajnie zapowiadała, ale wyszło takie badziewie według mnie. A Black Flag zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale ja osobiście polecam Brotherhood i Revelation, według mnie to są dwie najlepsze części Assassina. I nic tego nie zmieni. Dla mnie przynajmniej, nic tego nie zmieni, uwierzcie mi. Więc co? Zostaje mi tylko powiedzieć, że lecimy z następnym pytaniem. Fof.pl zadał pytanie. Ile masz mapek na rangę SS w OSU? Ile mam mapek na SS w OSU? Chyba 6 albo 7. Coś mi się tak wydaje, bo o ile się nie mylę, SS dostaje się, jeżeli się zbije wszystkie i ma się 100%. No, jeżeli ma się 100% zbitych tam i punktów, tak jakby można to powiedzieć. Więc, no, takich mam 5 albo 6. Jedną mam na Silver SS, którą fuksem udało mi się zrobić, bo próbowałem to chyba ze 1000 razy, jakby nie patrzeć. Jedną mapę. Dosyć krótka ona jest, ale trudna, cholernie trudna. I mam dosyć sporo tych Silver S, które są już takich, jest taką lepszą oceną niż SS, zwykłą SS. Ja w OSU gram na tablecie, jeszcze tak to tylko powiem, żeby nie było, że gram myszką, bo myszką grać nie umiem. Ostatnio próbowałem grać tablet plus klawiatura, to jest cholernie też ciężkie, bo kompletnie tego nie ogarniam, więc gram sobie na tablecie i na tym o wiele, wiele lepiej się gram, o wiele, wiele łatwiej i o wiele łatwiej zdobyć te rangę SS, Silver SS i inne rzeczy. Ojej. No dobra, to w sumie tyle. Meteotronik zadał pytanie. Czy Crash mieszka w Polsce, czy tak jak ty w Danii? On mieszka w Polsce. Gdzieś tam, cholera wie, gdzie to było. Ja zawsze zapominam tak naprawdę, wiecie? Ja zapominam, ja nie mam dobrego mózgu do miejsc zamieszkania, mam dobry mózg do nazwisk i do imion. Co mnie cieszy w sumie, bo po co mi miejsce zamieszkania? Nazwiska ważniejsze i imiona. On mieszka w Polsce, gdzieś tam w Polsce i to jest jedyne, co wiem w sumie, wiecie? Sorry, Kraszu, ale taka prawda. Nigdy nie pamiętam. Więc właśnie, on mieszka w Polsce. A jakby mieszkał w Danii, to pewnie by się pojawił na materiału, chociaż to szczerze wątpię. Dobra, miesza. I to właśnie było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że Pio wam się podobało. Teraz powiem mój tekst. No właśnie, i tym właśnie sposobem skończyliśmy kolejny odcinek Pio. Odcinek 6, którym skończymy już ten sezon. Yeah! Wow! Pamiętajcie, następny wyjdzie za miesiąc około. Pamiętajcie zadawać pytania, dajcie łapkę w górę. Komentarze dużo proszę, dziękuję. No właśnie. Więc co, ja w sumie nie mam nic do powiedzenia wam. Pamiętajcie tylko, że mamy stronę na Facebooku, gdzie można oczywiście zalajkować i być na bieżąco z tym, co ja piszę tam, co się dzieje na moim kanale, jakie są nowe aktualności i jakieś takie inne gówna, które ja tam wystawiam. Wszystko ja tam wystawiam, wszystko, dosłownie wszystko, co mi przychodzi na myśl, co lubię, co chcę robić, co zrobię kiedyś, serię, tam jest nawet pytania, odpowiedzi takie ogólne, najczęściej zadawane. Wchodźcie po prostu i lajkujcie, a my widzimy się za miesiąc. I na pewno mogę wam powiedzieć, że pojawi się jeszcze odcinek ze Sendera, jeden, ale jeszcze nie wiem kiedy. Mogę wam też powiedzieć, że pojawi się niedługo vlog, w którym powiem coś nowego. Dobra, mniejsza. Na razie, żegnam się z wami, cześć.